Spodziewałeś się takiej wojny w ringu, bo to była naprawdę prawdziwa wojna. No, szczerze powiedziawszy, to nastawiałem się na ciężką walkę. Myślałem, że uda mi się go zepchnąć do defensywy, ale niestety tu postawił się bardzo twardo. Lewa noga była trzymana mocno, no i musiałem ja gdzieś tam zacząć pracować mocno na nogach. Ale co, no cieszę się z wygranej. Myślę, że pokazałem dobry, dojrzały boks. Wiadomo, to jest, są moje początki w boksie zawodowym i gdzieś tam zawsze jakieś błędy się zdarzają, ale myślę, że dla kibiców ta walka naprawdę mogła się podobać. W pewnym momencie to trzecia runda bodaj była. Wydawało się, że już go masz, ale okazało się, że to niezwykle twardy przeciwnik. Nie, no to nie jest juniorski boks, także tutaj każdy wie, po co wchodzi. I nawet w czasie kryzysu gdzieś trzeba go przełamać. I tak zrobił właśnie mój przeciwnik, przetrzymał te cięższe chwile. I potem gdzieś jeszcze przeszedł do ofensywy. No, cieszę się, że udało mi się to wszystko wytrzymać i gdzieś w pewnym stopniu kontrolować cały pojedynek. Też dopadł cię kryzys w pewnym momencie, bo tam cię trafił jakoś tak na początku chyba czwartej tej rundy i tam był pewien problem. Zdarzały się kryzysy, gdzieś jakieś mniejsze, większe, ale starałem się cały czas trzymać swój założony jakiś tam plan taktyczny i wydaje mi się, że gdzieś daleko od niego nie odbiegłem i do końca cały czas gdzieś szedłem swoim torem. Czwarta twoja walka zawodowa, najtrudniejsza jak dotychczas? Tak, wydaje mi się, że ta walka była najtrudniejsza. Walka z Michałem Łoniowskim nie przysporzyła mi tyle problemów, co ta. Jakie plany? Na pewno chwila regeneracji i wracamy mocno do treningów, bo jeszcze dużo pracy przede mną.